ukochajcie, że jest taka cisza ze strony tych naszych świnek. Czekajcie, jakaś bucha tu leży. Zjadłbyś Marcelinka tą bułeczkę? Tu się kaczki kłócą, widzicie? O kawał jakiejś świńskiej skóry. Trzecia teraz doleciała. Siłują się. Patrzcie tego, jak szarżuje. Chwycił się, kurde, jak wrona drutu telegraficznego. I połyka te zieloności. I świnki też będą zadowolone, bo będziecie po prostu miały bajorko robione tutaj, nie? Dobra, ale masz babola w nosie. Dzień dobry. Droga prowadzi do harmonii. Do harmonii. Droga prowadzi do harmonii. Do harmonii. Do harmonii, do harmonii, do harmonii, do harmonii, do harmonii. Myszka, powiedz mi, czy ty to widzisz, co tutaj się dzieje? Te kaczki już tutaj wszędzie chodzą, rozrabiają, a tutaj to w ogóle. Patrzcie, młode indyki już szarżują na tych wiadrach. Zaczynają się też w tle odzywać świnie, one wszystko słyszą. Jak ja już takim głosem zaczynam gadać, to one wyczuwają po prostu te moje intencje, że za chwilę będzie wyżerka. Myszka nadepnęła kaczkę. Dobra, w ogóle te kaczki tutaj jak się rozlazły, wszyscy domagają się, słuchajcie, jedzenia. Ale od kogo my dzisiaj zaczniemy? Może te świnki pozwolą nam w spokoju nakarmić tasiory, co? Ale znając was, będziecie tak wyzywać i taką presję na mnie wywierać, że chyba będę musiał was nakarmić pierwszych. Tu powiedzmy będzie wasze korytko, a ptasie korytko, słuchajcie, będzie tutaj. Aha, tutaj mam jeszcze jedno takie wiaderko, fajna, świeżutka surówka z białej kapusty z kukurydzą. A dzisiaj wróciło tutaj na ptasi teren korytko, które przez jakiś czas było u koźlaków. A to z racji na to, słuchajcie, że te koryto już jest takie obombane, że ja je dzisiaj będę odmaczał i szorował szczotką ryżową i doprowadzał do stanu przydatności. Kurde, fajnie, podoba mi się, jak te indyki tutaj się zachowują. Patrz, no co dziabie ten indyk. Pomidora po prostu, sałatę. Co tam jeszcze jest? Ogórek jakiś? Całe wiadro, słuchajcie, dzisiaj też jest kości takich wędzonych, ugotowanych. Po prostu był robiony wywar. No to znaczy zupa na gnotach i tyle. Tutaj jakieś ziemniaczki, kotlety mielone bodajże z koperkiem. No, same pyszności. Patrzcie tego, jak szarżuje. Chwycił się, kurde, jak wrona drutu telegraficznego i połyka te zieloności. No i dobra, fajno, że sobie radzisz. Myszka siedzi w ognisku i co ona tu robi? Też gnotka jakiegoś skubie w tym popiele obtoczyła i gryzie go. Miałem wczoraj, słuchajcie, tą posadzkę, która mi popękała i od temperatury i świnie w ogóle wynorały to wszystko, podważyły tą posadzkę i taka się zrobiła ruina z tego. Miałem ją ostatnio wywalać stąd łopatą, ale chyba będę to robił dzisiaj. Dobra, moi drodzy, stół już mam elegancko przeczyszczony. Ja codziennie rano muszę ten stół przeczyścić, bo nie jest taki obombany, że dziękuję, do widzenia. Tutaj mam przygotowane, umyte również dwie takie tacki wyżerkowe. To będzie dla karzełków. W ogóle tam dzisiaj musimy im pozamiatać. Ale co byśmy zrobili, moi drodzy państwo, tutaj na pierwszym miejscu? Myślę, że wyżerkę dla tych obiektów ptasich, które już są tutaj wypuszczone i również tutaj na dole żerują i czekają na to żarełko, na to śniadanko. Trzeba ich po prostu nakarmić. Także biorę, słuchajcie, które wiadro by im tutaj sypnąć. Może to, jak już wam tak to smakuje, to lecimy. Słuchajcie, ta wanienka, czy jakby to powiedzieć, to był kiedyś kaczy basenik, a z racji na to, że tutaj pojawiła się dziura, to będzie to służyć jako karmidełko dla kaczek. Także słuchajcie, biorę to, wysypuję tutaj i już idziemy im to ulokowywać. O kurde, tylko z wierzchu były pomidory i sałata, a na dole mnóstwo tej surówki. Ja pierniczę, tym ludziom na tej stołówce ta surówka nie smakowała, czy co? A może narobili za dużo? Może ktoś się popierniczył i 100 kilo surówki zrobił za dużo na tej stołówce? Ja to muszę powąchać. Przecież ja to chyba sobie wezmę, normalnie odłożę i do domu do obiadu. Już nie będę musiał robić własnoręcznie. Żartuję, kurde, chociaż jakbym wiedział, że to nie miało styczności z ludzkim po prostu układem pokarmowym, to na pewno bym to wziął. Dobra, ferajna, złazić z tej ławki, z tego stołu i chodźcie tutaj. Ja jestem ciekaw, czy one załapią. Jak tam już żerują, nie? To ludzie, kochani.
kurde, muszę tego magicznego kija wziąć i tutaj ich nagonić. Tam już pojedyncze jednostki się zleciały, ale reszta jeszcze tutaj. Tu się kaczki kłócą, widzicie? O kawał jakiejś świńskiej skóry. Trzecia teraz doleciała, siłują się. Dobra, mniej więcej zakumały, słuchajcie. Robią w tył zwrot. Z powrotem tutaj do macierzy. Na to ptasie podwórko i proszę wyżerać. Jednak słuchajcie, ten kij robi robotę. No i dobra, mniej więcej o takie coś mi chodziło. Słuchajcie, za chwilę jeszcze wam podsypkę zrobię z ziarna, a wy gdzie zaś lecicie? Już żeście zapamiętały w tych indyczych mózgach, że tu jest wyżera. Czekajcie, muszę wziąć jedno jeszcze wiaderko i im to wysypiemy do tego metalowego korytka. Już tu kaczka na bułkę poluje, tak? Ty jesteś za mała, na palcach byś musiała stanąć, żeby tu dosięgnąć. No, jaka cwaniara. Dobra, moi drodzy, wywalamy. Mówiłem, że nakarmimy najpierw świnki, ale słuchajcie, udało się jakoś nie zostać zdominowanym przez te ich krzyki. Oje kurde, ale co tu wyskakuje? Jakieś takie pierdoły, że ptasiory chyba tego nie przerobią, chociaż gęsi i kaczki dorosłe na pewno. To są takie, słuchajcie, kikuty z natki od pietruszki. Ja pierniczę, jakaś sałata. Dobra, teraz wylatują jakieś dopiero pomidory i jakieś, co to kurde jest? Kotlet, kotlet schabowy, ale taki, nie że kotlet schabowy, opanierowany, tylko taka pieczeń ze schabu. Dobra, trochę czerwonej kapusty, pomidorek, masło w kosteczkach, jakieś takie, jak w hotelu, bułeczki jakieś porozmaczane. Dobra, Jarusiowi trzeba jeszcze sypnąć, to znaczy sypnąć. Ty, proszę mi tutaj wylizać to wiaderko. Ty jesteś grzeczny, zawsze tak ładnie pomagasz w umywaniu naczyń. Okej, wygląda to całkiem sympatycznie, słuchajcie. Wręcz bym powiedział tak fajnie wiosennie. I pomidorek, i ogórek, i tej zieleniny, bułeczka. No, serka trochę żółtego. Myszka, znalazłaś coś dla siebie? Myszka zawsze przyjdzie, mimo tego, że śniadanko swoje dostaje, to tutaj jeszcze zawsze coś skubnie. Nawet ogórka, nawet pomidora, ziemniaczka. Częściej takie właśnie warzywa myszka wyjada niż jakąś szynkę czy serka. Tutaj przed chwilą jakaś kutnia indycza trwała, nie wiem czy się załapały te indyki w kadr. A co ty jesteś taka obeblana, Wanda? Ja pierdzielę, całego masz dzioba po prostu oklejonego, tylko w czym? Coś ty tu gryzła, tą bułkę rozmoczoną i później tą kroszonką, tą kruszonką czy tą bułką tartą żeś poprawiła i po prostu masz olepiony ten dziób, wyglądasz jak z Czarnobyla. Dobra, tutaj kaczki rozbrajają pomidora. Słuchajcie, fajnie, świetnie to wszystko się prezentuje. Idę podsypać im ziarnem. Siema, faflot! Patrzcie, ile skumulowałem, słuchajcie, wczoraj jedzonka. Cztery worki, no można powiedzieć 3,5. To znaczy, te dwa najpierw przywiozłem, bo płaciliście stówkę na zrzutkę, później reszta zrzutki się uzupełniła i dowiozłem dwa kolejne wory. Biorę teraz chochlę. Faflot, nornico jedna. Co ty tam kurde kundujesz? Dalej, chodź do nas. Dalej będziemy wypuszczać, zaraz będziesz liczył ty ptasie towarzystwo, czy się wszystko zgadza. Ty też musisz tutaj swoje porządki pilnować, nie? Też masz tutaj swoją misję i tyle, chodź. Dobra. Okej, moi drodzy, trzeba obowiązkowo zbożem, w tym przypadku przężytkiem, ale bardzo ładne jest to przężytko, takie zbliżone bym powiedział do pszenicy wręcz. Trzeba zawsze naprawdę podsypać, bo tu nie ma żartów, żeby karmić to ptactwo takim tylko stołówkowym jedzonkiem. Mimo tego, że ono jest świeże i pachnące, to zawsze, słuchajcie, trzeba sypnąć tym gadzinom i niech mają. Tutaj już jeden wielki rozgardiasz na tym stole, bo oczywiście jakieś gamonie, co się nie mogły doczekać. Wyżerki musiały tu wszystko obskoczyć, podziobać, przegrzebać, posprawdzać. Co tam jest w środku? No i dobra, moi drodzy, poruszamy teraz kwestię karzełków łapciatych. To są dla nich dwa wyżerkowe talerze. Ja bym im zaproponował, słuchajcie, może tych ziemniaczków, a i może kilka takich, słuchajcie, kotletów mielonych. One to na pewno przerobią. To jest wszystko jedzenie takie dietetyczne, wiecie, to nie jest mocno przyprawione, przesolone, przepieprzone. Słuchajcie, myślę, że tyle wystarczy. Ja szybko pędzę po ziarno. Będę te worki dzisiaj ulokowywał w beczkach. Ale widzicie, człowiek z rana taki niezorganizowany, to musi latać. Łe, kurde, w te i we w te. Drzwi trzeba pozamykać, bo zaraz wszyscy uciekną. Chociaż gdzie oni będą mieć lepiej. Dobra, moi drodzy, rachu ciachu, biegnę tutaj niczym szpieg z krainy dreszczowców. Dobra,
Sypiemy, sypiemy. A, wszystko, dobra, bo trochę mi się za dużo wydaje. Ale ziarno się nie zmarnuje, nie skiśnie. Lepiej dać mniej, słuchajcie, takich moćków, takich miękkich, mokrych elementów typu ziemniaki, różne gotowane warzywa, aniżeli za mało dać zboża. Dobra, let's go. Te już tutaj latają, kurde, jak papugi. Ja nie wiedziałem, że wy macie taki podlot i takie wybicie. Ja pierdzielę. Dobra, gołąbki już czekają. Słuchajcie, trochę się zarąbałem, bo mówiłem, że chciałbym im tutaj pozamiatać, bo widzicie, mnóstwo jest takich różnych już paprochów i piór od tych ptaków i różnych takich paprochów, czy jakby to nazwać, pozostałości po prostu po wyżerkach i po tych ogródkowych smaczkach, czyli po prostu po zielsku, jak człowiek na ogródku dziabał, nie? Zawsze zielsko tutaj przynosił, a i niekiedy specjalnie, z taką intencją od serca, ażeby te ptaki po prostu też tej zieleniny codziennie trochę dostały. Dobra, moi drodzy, gołąbki tutaj na tej twierdzy wykluczonych, bo one są wykluczone, wiecie, z tego tutaj domku, przez kurkę kazałka łapcia tego, która za chwilę was dziobnie w kluka chyba, albo mnie w palca, tutaj próbuje strzelać. Słuchajcie, ona siedzi na jajach, ale jak ty już długo, dziewczyno, siedzisz, to ja sam nie wiem. Nie będą ci się czasami kluć pisklęta niedługo? Dobra, już przestań, Iza, nie będę cię więcej denerwował. Tutaj wszystko się zgadza, ptasia kumulacja, tam też drugi obóz. Słuchajcie, no dzisiaj będę tutaj sprzątał tak samo tą ryczkę, co tutaj stoi, tą drapkę, czy jakby to powiedzieć, tą grzędę, bo ja już, kurde, wymyślam jakieś nazwy, słuchajcie, będę to wszystko drapał i tak samo tą toaletkę, ten daszek od toaletki, to jest wszystko sprawka gołębi, słuchajcie, no. Dobra, wychodzę i będziemy pomału wypuszczać starsze towarzystwo, które jeszcze tam jest zatkane w tym kurniku. Kurka wodna, podoba mi się, jak te indyki sobie radzą, słuchajcie, i podskoczą i wszystko fajne, rezolutne są. Było wyklutych chyba 12 sztuk, zostało 6. Słuchajcie, wyżarła te indyki, po prostu, że tak brzydko powiem, choroba, mykoplazmoza. Indyk jest bardzo wrażliwy, one jeszcze są w trakcie walki po prostu o zdrowie. Widzicie sami tego osobnika, jakie miał napuchnięte zatoki. Wezmę, słuchajcie, jeszcze to wiaderko pełne tych gotowanych kości. Ja bym te kości chciał ulokować tak co kawałek, jeden przy drugim, a może i nawet, a żeby, słuchajcie, te ptaki sobie to wszystko wydziobały. Spójrzcie, ile tutaj jest jeszcze mięsa, tych wszystkich włókien, tłuszczyków, kaczki, gęsi, a indyki, słuchajcie, nasze, te starszaki, co będą z tym robić? Zobaczycie, po prostu goły gnot zostanie i nic więcej. Jakby zęby miały, to by jeszcze te gnoty pogryzły. A i też na pewno pieski z chęcią te po prostu wieprzowe żeberka pogryzą. Takie kości jak najbardziej się dla nich nadają. Pamiętajcie, żeby nie dawać psom kości od kurczaka, zwłaszcza kości strzałkowej. Jak dacie tam korpusy czy szyję, to się jeszcze nic nie stanie. Dobra, odkładam to tutaj. Tą fotopułapkę ściągam, słuchajcie, i ją dam tutaj, ażeby po wypuszczeniu tych wszystkich dzikusów pierzastych widzieć, jak to wszystko po prostu będzie znikać. Dobra, słuchajcie, patron naszego podwórka, mały leśny koziołek z piórami od Ignacego, co mu kiedyś ogon wypadł, pilnuje tego towarzystwa, a mi nie zostało nic innego, jak tylko zawołać pieski. Tylko gdzie one są? Myszka siedzi tam, słuchajcie. Wołam te pieski i idziemy wypuszczać kuraki. Ja nie wiem tylko jeszcze, gdzie jest faflot, ale jak faflot się nie załapie, to pójdziemy sami z myszką po prostu liczyć to towarzystwo. Widzę, że on już tam idzie, widzicie? Tam idzie i on sobie tam przechodzi pod płotem. Ja wam to pokażę, czekajcie. Tam za tym kaczym przedszkolem wcześniejszym, gdzie tu kaczki były. Patrz, zazdrościku, no zostaw tej kaczce. No całe wiadro gnotów. Za tą klatką, za tym przedszkolem kaczym, tam po prostu ma norę wykopaną i dziękuję, do widzenia. Monte tutaj soli liże z minerałkami. Dobra, baja bongo, gra muzyka. Fajnie ta trzmielina tutaj, ta akebia zaczęła się pnąć. No, na przyszły rok mam nadzieję, że ona dopiero wystartuje i będzie cała ta woliera zarośnięta. Taki jest mój cel. Dobra, nie przeciągam, bo ja już myślę o 5 rzeczach naraz. Myszku kochana, teraz gnotka sobie tutaj liżesz. Chodźcie, policzymy ptasiorę. Chodź, faflocie. Ty w kudłaty samolocie. Liczymy ptasiory, let's go. O kurka wodna, ale dzisiaj mają kiepskie ruchy.
Tam są jeszcze gęsi wylatują, jeszcze Ignacy śpią. No jak zwykle ostatni kurka wodna wylatuje z tego kurnika. Ja nie wiem, czy on też to towarzystwo liczy, czy wszyscy wychodzą, czy co? Czy on po prostu komara wali najdłużej z nich wszystkich. O ja pierdzielę, patrzcie na głównym planie. Jola Kwaśniewska macha tą główką, patrzcie jak ona się zmieniła. Ona wypłowiała, gęsi jej po prostu ogon wyżarły. Też ją będzie trzeba wyskubać, tak jak żeśmy wyskubali kiedyś tego naszego koguta Jurka. Gdzie on jest? Tutaj. Ja go wyskubałem, bo też miał taki ogon, słuchajcie, jak normalnie nożyczkami odcięty przez te dzioby, przez te gęsie dzioby, nie? Ale powiem ci szczerze, że nie odrasta ci ten ogon. Jasny gwint, ale może tej Joli odrośnie. Patrzcie, jaki ma ten ogon, nie? Po prostu odgryziony przez gęś. I tą czuprynkę masz jakąś taką inną, wypłowiałą. Ty już chyba się staruszka robisz. Czy ty się pierzysz? No kury też są w trakcie pierzenia teraz, słuchajcie. Ale no nie podoba mi się to. Po prostu, Jola, zabrakło ci tej rezolutności i dajesz się gęsiom oskubać. Ty nie możesz odskoczyć, gdzieś na płot wskoczysz i nie ma tematu. Gęś chyba na tyle nie jest rezolutna i gabarytowo dopasowana, żeby po płotach cię gonić. Kurde, dziewczyno, ogarnij mi się, bo taka ładna kurka byłaś. Ja też muszę trochę inaczej, słuchajcie, to wszystko zagospodarować, bo nie ukrywam, kaczki i kury śpią u mnie w jednym kurniku. Co prawda kaczki na dole, a kury u góry, ale gdzieś zawsze jakaś kaczka czy gęś, bo trzy gęsi mam i też śpią wszyscy razem. Gdzieś zawsze ta gęś tą kurę szapi i kurde mebluje tym dziobem ten ogon. I później tak to niestety wygląda. To jest po prostu ludzkie zaniedbanie i gospodarz musi sobie teraz napluć w brodę i się zastanowić sam nad sobą. Ja jestem w szoku, słuchajcie, że jest taka cisza ze strony tych naszych świnek. Czekajcie, jakaś buka tu leży. Zjadłabyś, Marcelinka, tą bułeczkę? Masz na to chrapkę? Dobra, pewno, że tak. A reszta śpiochów gdzie jest? Kurde, no ja was za chwilę będę wypuszczał, słuchajcie, tylko muszę tutaj ptasiory poprzeganiać. A może nie poprzeganiać, bo za dużo ich nie ma, ale ich intencje, tych, które tutaj po prostu próbują wejść, to wyciszyć te ich intencje, te ich oczekiwania. Że one zostaną tutaj wpuszczone. Dobra, furtka zamknięta, słuchajcie, i ja jeszcze będę robił teraz wyżerkę dla koźlaków, chciałem powiedzieć. Koźlakom może damy później trochę tej surówki, ale póki co będziemy robić wyżerkę dla świnek. Dobra, rachu ciachu, szybko wam tutaj wyczepiemy te zbędne paprochy. Jakoś to trzeba tutaj ładnie ulokować. Dobra, i lecę, słuchajcie, po te wyżerki. Patrzcie, ile kaczek przelazło. One są małe i zawsze gdzieś pod płotem czmychną. Co byśmy im dali, tym świnkom naszym? Słuchajcie, może to wiaderko z tą surówką dokończymy i te ziemniaki i mięsko mielone. To im na pewno przypasuje. Myszka, obserwuj. Będziesz za chwilę nadzorować, nie? Jak te świnki się zachowują. Czy po prostu jak istne świnie przy korycie, czy chociaż odrobinę mają godności i wyrachowania przy tym jedzeniu. O kurde, ale wyleciało tych kotletów mielonych. Jasny gwint i ziemniaczek. Dobra, ptoków się nazlatywało, nie? O kurde, zobaczycie, jak świnki za chwilę was będą przeganiać. Chociaż one w symbiozie wszystkie jedzą. Dobra, jest. Dobra, nastał czas i na was, drogie chrumkające przyjaciółki, można by powiedzieć. To są przyjaciółki moje. I jeden przyjaciel, Gucio. On już, kurde, prawie jest taki sam duży jak one, a był taki malutki. Ja cię sunę. Dobra, kaczka, idź, dupką zakręciłaś i prawie cię świnka staranowała, a tyle co mówiłem, że to wszystko jest ładnie, elegancko, jest jedna wielka harmonia. No bo jest, ale taki przypadek się zdarzył, no i trudno. Patrzcie, do czego te świniaki się podłączyły. Ja cię kręcę, ale czemu tu jest tyle ptaków? Ja naprawdę nie miałem takich intencji, no ale trudno, poprzełaziły. Patrzcie tam, widzicie? Jak przełażą pod tym płotem, nawet dorosłe kury i dorosłe kaczki. O nie, ja myślałem, że tu jest gęsi tych drutów. Ja pierdzielę. Dobra, co smakuje najbardziej tym świnkom? Zobaczcie, uprawiają po prostu kanibalizm. Chociaż nie wiem, czy te kotlety nie są czasami wegetariańskie. Bo tutaj widzę jakieś, kurde, mnóstwo cebuli chyba i jakiś brokuł pomielony. Mięso tutaj jest moim zdaniem jedynie dodatkiem, chociaż wiecie, jak to na stołówkach, kurczę, patrzą napchać jakichś zamienników, napychaczy, upychaczy, żeby jak najmniej mięsa dać. Mięso drogie, kurka wodna, chociaż warzywa też są w cenie. No ale dobra, nie wiem, nie będę wnikał, nie będę się wystawiał na próbę i po prostu próbował tego, bo się trochę boję, wiecie. Otóż jest pobeblane przez te świnki trochę, nadepnięte raciczką, brudnym nosem powąchane, że nie ma co, myszka, nie? Ale ty masz dzisiaj smutne oczka, co to się stało, co?
Ojej, weźmiemy cię chyba do domku dzisiaj na kanapę, będzie z nami siedzieć i oglądać, co? Jakiś po prostu film przyrodniczy włączymy, chociaż tutaj masz myszka takie Discovery, że koniec świata, nie? No myszka jest takim wyciszonym pieskiem. No, a nie chciałabyś czasami na twoją siostrę, na tego faflota nawyzywać? On gdzieś na pewno buszuje, już czuję go w kościach. Tam lata ten drapieżnik, szuka po prostu zaczepki. Moi drodzy, świnki elegancko sobie poradzą, później jeszcze może jakiś epizod z nimi nagramy, a ja tymczasem biorę się za robotę. A robota ta będzie polegać, moi drodzy, na ulokowaniu ziaren w te beczki. W tą beczkę i w tą beczkę. Poidło trzeba jeszcze dać karzełkom babciatym. Ja pierniczę, by zostały bez wody. No, proszę bardzo zaspokoić te wasze łaknienia, czy jak to powiedzieć? Nie, że łaknienia, to spragnienie. Dobra, a ja uderzam tutaj, biorę te wory i lokuję je tam. Let's go. Dobra, słuchajcie, ja jeszcze odmoczę sobie to korytko. Tak, o, tylko z grubsza. Damy mu chwilę i za chwilę je też będziemy szorować, a może i obejdzie się bez szorowania. Bo jak przełączę program na jakiś taki mocniejszy, o, widzicie? To normalnie działa jak kercer. Ale dobra, dajmy jeszcze się temu trochę odmoczyć na tym trybie shower. Tutaj też po tych bokach wszystkich trzeba chlapnąć. Dobra, elegancko będzie sześciutkie korytko. Słuchajcie, dobry miałem pomysł z tym, żeby je polakierować, bo już dawno by ten syf był wżarty w dechy. Tutaj przy okazji też, słuchajcie, trzeba ten stół doprowadzić do stanu normalności. Te wiadra schować, słuchajcie, te kości, to wszystko, żeby na takim... O, kurde, weź to się wyłącz! Żeby to na takim słońcu nie stało. Dobra, a jak jesteśmy jeszcze tutaj, to słuchajcie, przy okazji jak świnki kończą wyżerkę, zrobię im takie poidło z tej oto skrzynki, bo one mają tendencję, słuchajcie, do wywracania tego swojego poidła, którym jest garnek, ludzki garnek, którym ja gotuję sobie zupę. My na zmianę z niego pijemy raz my ludzie, a raz po prostu świnki. No i fajnie, o to chodzi. Dobrze, ta woda niech sobie tutaj doleci do pełna. W ten czas pójdę tą wodę zakręcić i bierzemy naszą Renatkę, babuszkę, staruszkę, kozią, słuchajcie, tam na łąkę za płot, ażeby ona sobie, nie wiem, no nie chcę, słuchajcie, prorokować, ale może te ostatnie dni, chociaż kurka woda, no poczuła się trochę gorzej ta koza ostatnio. Chciałem powiedzieć, żeby te ostatnie dni jakoś sobie spędziła, kurczę, tak wiecie, no w tej koziej fajnej rzeczywistości na łące, ale myślę, że ta koza jeszcze pociągnie, także bierzemy ją, słuchajcie, ulokowywujemy tam na łące, chodźcie. Dobra, babka Renatka, patrz, tej czeremchy trochę ci tu dam. Fafloty wziąłem ze sobą, słuchajcie, na wycieczkę, na łąkę, niech trochę też się wybiegają. Może bardziej tego lisa, ten jego trop po prostu wywąchają i obczają, którędy on na podwórko do nas wchodzi. Chociaż rzadko go widać, ale kiedyś częściej, nawet go kiedyś z okna z domu widziałem, że łaził koło karzełków łapciatych, koło woliery. Dobra, Renatka, słuchaj, ja ci zerwałem od czeremchy. Patrz, pieski spragnione, nalatały się i chce się pić. Od czeremchy masz tutaj różnych takich końcówek, takich gałązek. Jeszcze ostatki, słuchajcie, się ostały tych owoców. To jest takie... dobre to jest. Z tego się robi dobrą nalewkę, albo nawet soczek, czy winko. Tylko żeby się miała, kurde, fazy po tym, wiesz, babka, bo będziesz tu łazić i się zaplątasz, a widzę, że kumata jesteś i chodzisz w miarę tak, no, jesteś obeznana. Musiałaś chodzić na sznurku, co by świadczyło to, że ta babcia, od której my cię wzięliśmy, o ile ona w ogóle jeszcze żyje, no to chodziła z tobą na smyczy, bo ja żem to widział. Patrz, faflot nawet jabłko gryzie, bo tam jest taka, słuchajcie, jabłoń, takie rajskie jabłuszko. Dzikie jabłuszka po prostu produkuje, ale w tym roku bardzo mało, bardzo mało. Dobra, każdy po jabłuszku, proszę bardzo, i tam lotać, bawić się, żeby jeden o drugiego zazdrosny nie był. Babuniu, ale patrzcie, jaka jej się robi w ogóle w buzi piana, co nie? Ej, ty, że ślimaka zeżarła? Ja kiedyś, jak byłem mały, to wsadziłem takiego ślimaka, słuchajcie, bez muszli do buzi, ugryzłem go i jak on zaraz zaczął coś wydzielać, to ja byłem cały zaklejony. Pokaż, no nurkujesz tam jeszcze do tego wiaderka. Czekaj, ja ci tu na tą trawkę ładnie to wysypię. O, tak będzie bardziej ekologicznie, nie? Tu masz wodę, gra muzyka. Ja ci będę do buźki dawał te jabłuszka, a ty pokazuj ładnie, jak jesz, i za chwilę idziemy z powrotem, bo jeszcze mamy robotę na podwórku, nie?
Masz w faflocie też, ale jesz chociaż te jabłka, czy wynosisz je gdzieś i po prostu je? Co ty z nimi robisz, kurde? Bawisz się? Czy je jesz? Czy je zakopujesz? Czy co? No, babunia, będziesz sobie tutaj spędzać, nie? Nie, że dnie i noce, ale chociaż dnie. Bo jakbyśmy cię tutaj zostawili na noc, to kto wie, Myszka, czy my byśmy na drugi dzień nie spotkali tutaj samych gnotów i futra. Chociaż wilków tutaj u nas nie ma, ale kurde, lis czasami mógłby ją udusić i pożreć. Ładnie sprzątaj. Tylko mówię, żebyś nie miała faski, bo to jest niby takie, kurcze, trochę szybko fermentujące. Myszka, żeby jej to po prostu nie sfermentowało w brzuchu, żeby się tam nie zrobił alkohol. Bawisz się tymi jabłuszkami, zniosłaś sobie obydwa tutaj w jedno miejsce. No i dobra. No cała mokra jesteś, kurde, co to? Trawa taka mokra jest? Myszeczko. Chodź, zostawiamy tą Renię i idziemy do swoich obowiązków. Ona niech tu rządzi. Paflot, chodź, idziemy. Masz jabłko? Czy żeś się zeżarł, czy żeś się zakopał? Dobra, chodźcie, idziemy. Słuchajcie, ten ogródek będzie trzeba któryś dzień ogarnąć. Ja wiem, że tu już parę razy mówiłem, ale naprawdę nie wyrabiam się z tym wszystkim. Zobaczcie, co zostało po naszych pomidorach. Co prawda ja w tym roku trochę się ich najadłem, ale zaraza ziemniaczana tutaj zwieńczyła swoje dzieło. Jest katastrofa. Tutaj jakieś słoneczniki, coś, te gesto, widzicie jeszcze te kabaczki. Ja będę te kabaczki pakował w paczki i wysyłał do wszystkich, którzy są takim czymś zainteresowani. Słuchajcie, żeby sobie porobić jesienne ozdoby. Są takie mniejsze i większe. Pory się jeszcze tutaj uśmiechają do słoneczka. Ładna pogoda. Może, kurczę, coś z nich będzie, bo kiepsko. Chociaż to jest chyba odmiana zimowa, także one raczej mają jeszcze czas. Jakieś papryki tutaj są. W ogóle, kurde, nie zbieram tego, słuchajcie, bo nie ma wyny twórczej. Człowiek jest przeżarty tym wszystkim. Dobra, lecimy. A tutaj w ogóle ile jest tych kabaczków? Jedna roślina, a zarosła pół podwórka. I takie też będą tutaj ozdobne różne elementy. Dobra, idziemy. Pawlo, chodź. Myszka, muszka. Dawaj. Dobra, babunia, nasza Renatka ulokowana na łące. Niech tam sobie wyżera tych wszystkich smaczków. A my, moi drodzy, doprowadzimy to korytko do stanu normalnej przydatności. A nie, żeby kuraki, kurde, z takiego obeblanego korytka wyjadały. Chociaż kto wie, czy ja czasami tego korytka nie przerobię na korytko dla kóz. Może bym nogi dokoftował do niego i to by było takie korytko stojące i szłoby do tego koryta nasypać owsa, kuskom czy innych po prostu smaczków. A to metalowe korytko, które tam jest za tym płotem, by zostało, słuchajcie, u kuraków. Chociaż takie płytkie korytko kurakom też jest potrzebne, bo kaczki naprawdę muszą na palcach stawać, żeby dosięgnąć do tego stojącego, a te małe to już całkiem w ogóle nie dosięgną. Dobra, ale i tak zrobimy, słuchajcie, będzie korytko stojące drewniane dla koźlaków i leżące dla tych mniejszych, niższych ptaków. Idzie normalnie jak laser ten strumień wody. Dobra, jeszcze trochę tutaj i okej, zostawiamy je do wyschnięcia, moi drodzy, i tyle. Czujesz się w środku. A tutaj widzę, macie ładne kozioświńskie Eldorado. Świnki latają, nory kopią. Patrzcie, jakie nory potrafi pokopać świnia. Jakie to jest wszystko głębokie. One chyba tutaj szukają po prostu ochłody. Moi drodzy, ten oto budyneczek będziemy kończyć, myślę, że po weekendzie, bo muszę papę gdzieś jechać kupić. A nie będę wariował, przy sobocie teraz jechał na szybko, szukał papy, wiecie, żeby po prostu nam dach nie przemakał. Także odpuszczamy póki co ten temat, a ja, moi drodzy, będę się brał za to, żeby tamtą klatkę, to kozie przedszkole, wziąć prek i tam ulokować Mausera z wodą, żeby po prostu bardziej była, Marcelinka, woda pod ręką, żebyśmy nie musieli tak biegać daleko. Co ty robisz? Macie, no. I świnki też będą zadowolone, bo będziecie po prostu miały bajurko robione tutaj, nie? Dobra, ale masz babola w nosie. Ty ryju świński. Dobra, bierzemy się za roboty, moi drodzy, let's go! No i
dobra, moi drodzy, tak prezentuje się Mauser na nowym miejscu. Myślę, że to miejsce jest o wiele lepsze dla niego. Jestem ciekaw w ogóle, czy ten pomidor zaowocuje. Na pewno, ale te owoce zmarzną, słuchajcie, bo zanim zdążą dojrzeć, to przyjdą mrozy i dziękuję, do widzenia. Świnki tutaj patrzą, o co chodzi, no. W szoku są. Słuchajcie, Mauser elegancko ulokowany. Myślę, że to jest idealne miejsce dla niego. Tak jak mówiłem chyba już przed chwilą, słuchajcie, a tą naszą klatkę, aha, w ogóle jeszcze tutaj podłożyłem cegły pod nogi od stołu, żeby on nie zgnił. Co ta indyszka tutaj robi? Siedzi, gniazdo wije. Tutaj póki co odłożyłem to kacze przedszkole. Będzie trzeba dla niego też jakieś miejsce logiczne znaleźć, ale na pewno nie na kozim podwórku, bo obskoczą mi tą siatkę, wygną i będzie problem. Patrzcie, tu trzeba jakieś pojedyncze, kurcze poprawki nawnosić, żeby na przyszłość tu żadne szczury nie wlazły do środka. Ale do tego, moi drodzy, wrócimy w następnym odcinku. Dziękuję wszystkim, którzy dotrwali do końca. Jeżeli można prosić, zostawcie jakąś łapeczkę. Jak nie dla mnie, to chociaż dla tego faflota, kudłatego samolota. No i dobra, pozdrowienia dla wszystkich patronów. Słuchajcie, widzimy się w następnych odcinkach. Do zobaczyska. Peace! Chociaż nie widać nas, a ty chodź tutaj ze mną, opadnie mgła. Było mi trudno, lecz teraz jest rzej. Wysyłam piątkę, mówię ci hej. To mazurskiej natury talent, bym nie mógł przepuścić jej tak niespaniałej. A teraz to mogę już tylko iść dalej.